Gdybyś szukał awantury w knajpie, pewnie byłbym pierwszym twoim celem jako najmniejszy i potencjalnie niegroźny kandydat na manto. Ty nie dziwicie się. Nikt nie dawał mi większych szans na wielką hokejową karierę. Może i ważyłem te 100 kg, ale w dalszym ciągu 177 cm wzrostu nie sprawi, że ładnie mnie przeprosisz i przejdziesz obok. I właśnie dlatego musiałem wyrobić sobie nazwisko i zostać w tym całym biznesie, udowadniając większym od siebie, że nie można mnie pomiatać, choćby było się dwie głowy wyższym. Przekonał się o tym wielki Bobby Probert. Przekonał się też o tym wasz Krzysiu Oliwa. Chłop jak dąb, którego i tak dałem radę sprowadzić do parteru. Za cholerę jednak nie uwierzyłbym, gdyby ktoś powiedział mi o walce, którą stoczyłem w 2001 roku. A już w ogóle nie dałbym wiary temu, co zdarzyło się 15 lat potem. Ale po kolei. Nie mam na ręce mistrzowskiego pierścienia, a moje nazwisko nie będzie nigdy widnieć w żadnej galerii sław pod szyldem rekordy punktowe. Ale kiedy w Toronto słyszysz Domi, każdy wie, o kim mowa. Uwielbiałem zapewniać rozrywkę kibicom w Toronto. A jeszcze śmieszniejsze było rozwścieczanie i drażnienie przeciwnych drużyn, które toczyły pianę z pyska, gdy ja śmiałem się i bawiłem w najlepsze. W rzeczonym 2001 czekał nas mecz z Flyers, a tam nigdy się nie tackali. Doskonale wiedziałem, że nie ja będę celem, ale moim zadaniem będzie ochrona wszystkich tych, na których lotnicy ostrzą sobie kły. Na efekty nie trzeba było długo czekać i po raz kolejny okazało się, że ja nie szukam kłopotów. Ja wytresowałem te kłopoty tak, by biegły za mną przy każdej możliwej okazji. Gramy drugą tercję. Chwilę po tym, jak wyskoczyłem na lód, zaraz przy bandzie zobaczyłem, że zbliża się do mnie Luke Richardson. Spory gość, który irytował mnie praktycznie cały wieczór. Gdy próbował mnie minąć, wziąłem nieco rozpędu i zrobiłem to, co robię zawsze. Wykorzystałem całe moje 177 cm wzrostu, żeby mój rywal przez chwilę nie wiedział, gdzie jest. Sam byłem zaskoczony tym, jak Luke przywalił w bandy. Rzuciłem nim, jak gdyby chłopak nic nie ważył. Mogliśmy zdobyć bramkę, więc nie traciłem potem czasu na jego próby odbicia piłeczki. Byłem za to gotowy na odsiecz i wyczekawiałem tylko chwili, w której któryś z nich będzie chciał rozkwasić mi gębę w ramach podziękowań. Wybrali jednak najgłupszą z możliwych opcji. W trzeciej tercji był remis i wydawało się, że sytuacja się nieco uspokoiła. Prawda jednak jest taka, że z Flyers nigdy nic nie wiadomo. Tego dnia mogłem w sumie cieszyć się jedynie z tego, że w bramce Philly nie grał już Ron Hextall. Z tym czubkiem po prostu nigdy nic nie wiadomo. Ale do rzeczy. Nagle nic tego nizowego, a Luke Richardson postanowił zabawić się w odpowiedzialność zbiorową i przywalił z całej siły Darcy'emu Tuckerowi. Chłopak nie miał możliwości się bronić. Był odwrócony plecami do Richardsona. Kiedy oberwał, twarz rozkwasiła mu się o bandę, a sam Darcy padł na lód i zaczął się zwijać. Musicie wiedzieć, że kiedy Tucker cierpi, to znaczy, że oberwał za mocno i niezgodnie z przepisami. To mi wystarczyło, by wiedzieć, że Luke'owi w tym spotkaniu już nie odpuszczę. Luke to chłop wyższy ode mnie o dwie głowy, ale wszyscy wiedzą, że ja nie walczyłem jak pierwszy lepszy debil na zasadzie byle trafić. Jak się jest hokejowym karakanem, trzeba mieć trenera bokserskiego, który nauczy cię walczyć. A co ważniejsze, nauczy cię unikać ciosów. Miałem to w głowie, gdy przy kolejnej zmianie trener wypuścił mnie na moje życzenie, by mógł dokopać Richardsonowi za świńskie zagranie. Zobaczyliśmy się i rękawice chyba spadły nam same, a lód zdawał się zwijać tak, żeby popchnąć nas do bitki. Aż tu nagle, jak na złość, dopieprzyli się do nas sędziowie. Zaczęli nas trzymać i odsuwać od siebie, grożąc karami meczu i zawieszeniami, jeśli zaczniemy się tłuc. Panowie chyba pierwszy raz byli na hokeju, no ale cóż. Tried to squirt water all over these guys behind them. That's when you need the Gatorade, about 9-1 with the syrup. That'll straighten those guys out. Now you've had... Let him in! Let him into the box! Whoa. All right! Watch the lawsuit, Ty! Watch the lawsuit! Kevin Collins!
wściekły, pojechałem na ławkę kar, ale wiedziałem, że za te parę minut wyjdę i będę polował na Luka, a on na mnie. Co ciekawe, na kolejne zdarzenia nie musiałem czekać nawet tych 5 minut. Siadając na ławce Flyers, jest się przyzwyczajonym, że wiecznie wkurzeni kibice wyzywają cię i mówią wszystko, co im ślina na język przyniesie. Z reguły bawiło mnie to i nawet słuchałem. Czasami nawet doceniłem wiązanki i zmyślne sposoby na porównywanie mnie do kozła czy żartowanie z mojego wzrostu. Jednak teraz szlak mnie trafiał, bo nie pomściłem Takera, więc nawet oni doprowadzali mnie do szału. Nawet nie do końca wiem, co tam bełkotali, próbowali ze mnie drwić, czy coś takiego. Wstałem więc, kulturalnie obróciłem się i poczęstowałem obydwu dżentelmenów wodą z mojego bidona. Potem po prostu sobie usiadłem, nie przeczuwając tego, co stanie się za chwilę. Dopiero na nagraniu wideo z całej akcji zobaczyłem, że w momencie, gdy odwracałem się od tych dwóch kolesi, których polałem wodą, przyskoczył do nich jakiś trzeci grubasek, zamachnął się i o mało co nie trafił mnie w twarz. Z perspektywy czasu myślę sobie, że miał dużo szczęścia, że tego nie zrobił. Mógł jednak zrzucić parę kilo, bo oparł się całym cielskiem o pleksę, próbując coś wykrzykiwać w moim kierunku, a pieklił się przy tym, jakbym mu psa kapciem zabił. Kiedy pleksa złamała się pod jego ciężarem, to cały zwalił się do ławki kar. Najwyraźniej jednak nie wydało mu się to jeszcze wystarczająco głupie, bo wstał, bezczelnie otrzepał się, po czym rzucił się na mnie. Miałem w tym momencie już gdzieś, że to zwykły, że tak powiem, cywil. Złapałem go za głowę, sprowadziłem do pozycji siedzącej i zacząłem lać. Mimo wszystko jednak próbowałem uderzać nieco lżej. Koleś w średnim wieku, po którym widać, że ostatni trening sponsorowała mu paczka chipsów, nie przetrwałby normalnej bójki. Kiedy widziałem, że facet nie ma jak się bronić, krzyczałem do sędziów, by ci w końcu go odciągnęli. Sam nie mogłem go odepchnąć, bo kretyn wciąż wierzgał tymi rękami w jakimś dziwnym przekonaniu, że zrobi mi jakąkolwiek krzywdę. Kazali mi momentalnie wyjść z ławki i czekać na zewnątrz, bo facet nie odpuszczał. Muszę przyznać, że nabrałem do niego szacunku. Na pewno nie spodziewał się, że pleksa pęknie i znajdzie się w moim bezpośrednim zasięgu. A jednak nie skulił się jak baba i nie czekał na baty, a zamiast tego rzucił mi wyzwanie. Rozwaliłem mu łuk brojowy i myślę, że bardzo dobrze, że tylko na tym się skończyło. Pani Flyers krzyczeli na mnie, że bije niewinnego, ale ja doskonale wiem, że na moje terytorium się nie wchodzi. A jak już się wejdzie, to trzeba za to zapłacić. Szanuję gościa za to, że uznał tę zasadę i stawił czoła wyzwaniu. Facet, któremu zafundowałem lanie na ławce kar, przypomniał mi o swoim istnieniu. 15 lat później. Spotkaliśmy się w 2015 na niższym poziomie Wachowia Center. Jakiś czas po tym incydencie pamiętam, że dowiedziałem się z mediów, że będzie wystosowany wobec mnie pozew o pobicie i że pozywającym jest właśnie ten gość, niejaki Chris Falcon. Myślałem, że szlak mnie trafi, ale szybko okazało się, że w ramach odwetu chłopak puścił plotę w mediach z okazji Prima Aprilis. Teraz, kiedy obaj byliśmy już 15 lat starsi, znowu przyszło nam mierzyć się ze sobą, ale nie było już ochraniaczy, pleksy ani sędziów. Zdecydowaliśmy więc, że rozwiążemy to ponownie tak, jak robią to prawdziwi mężczyźni. I tak zrobiliśmy. Podwinęliśmy rękawy, spojrzeliśmy na siebie i podaliśmy sobie dłonie, po czym zapewniliśmy się nawzajem o tym, że nie będziemy jak ostatnie mięczaki targać się po sądach za coś, co wydarzyło się 15 lat temu i co w sumie dziś bawi nas obydwóch. Chris okazał się bardzo miłym facetem. Z przyjemnością zafundowałem mu bilety na mecze dla niego i jego rodziny i do dziś mamy ze sobą kontakt. Powiem wam, że na lodzie spotkałem wielu chojraków, którzy okazywali się totalnymi tchórzami i kulili ogon, kiedy trzeba było przejść od słów do czynów. Ten facet nie miał nawet ochraniaczy, a nawet przez moment nie pomyślał, żeby chować głowę w piasek. Za to zawsze będę go już szanował.